Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem o tym, czy lampka wina jest dobra dla zdrowia. Zapraszam do oglądania. Czerwone wino jest źródłem wielu substancji uznawanych za korzystne dla zdrowia, m.in. polifenole, jak na przykład resweratrol czy antocyjany. I w związku z tym może być uznawane za taki produkt mający działanie przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwzapalne czy wspierające układ krążenia. No ale czy faktycznie tak jest? Tutaj trzeba pamiętać, że jest wiele innych produktów, które mają większą zawartość na przykład resweratrolu niż czerwone wino. I tak dla przykładu, 1 litr wina zawiera około 2 mg resweratrolu. No i żeby sobie dostarczyć przynajmniej 50 mg, to taka tak naprawdę minimalna dawka, trzeba byłoby wypić aż 25 litrów wina dziennie. I są oczywiście inne produkty, które dostarczają tego resweratrolu, jak chociażby owoce jagodowe, które też jeszcze dodatkowo zawierają antocyjany. Regularne picie czerwonego wina i generalnie alkoholu może w konsekwencji przyczynić się do stłuszczenia wątroby czy marskości wątroby. No i tu warto sprawdzać próby wątrobowe, czyli badania takie jak ALAT, ASPAT, bilirubina i GGTP, i szczególnie właśnie w przypadku regularnego picia wina podwyższony może być wskaźnik GGTP. U kogo na pewno wino i generalnie alkohol należy wyeliminować? Po pierwsze, u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, no tutaj głównie insulinooporność. Dlaczego? Dlatego, że wino i alkohol może przyczynić się do podwyższenia poziomu insuliny, a w praktyce widać to na wzroście masy ciała, czy na tym, że mimo początkowego spadku ta waga się zatrzymuje. I ten podwyższony poziom insuliny, czyli to, że alkohol powoduje wzrost insuliny, może się utrzymywać przez kilka dni, nawet do tygodnia. I na przykład, jeżeli ktoś przez tydzień trzyma dietę i w ciągu tygodnia masa ciała zmniejsza się na przykład o 2 kg, i w sobotę w nagrodę wypije sobie lampkę wina, to może się okazać przy zaburzeniach gospodarki węglowodanowej, że przez kolejny tydzień masa ciała albo ani drgnie, i to w najlepszym przypadku, albo stopniowo w ciągu tygodnia wzrasta o te 2 kg albo nawet więcej, mimo że od kolejnego dnia po wypiciu tego wina ktoś trzyma już dalej dietę, czyli nie robi żadnych odstępstw. Kto jeszcze powinien wyeliminować wino i alkohol? Osoby z zaburzeniami metylacji, czyli polimorfizmem genu MTHFR, tutaj szczególnie w tej wersji homozygoty. Dlaczego? No dlatego, że w takim przypadku organizm ma trudności z usuwaniem toksyn, no a alkohol jest taką toksyną. Kto jeszcze? Osoby z jakimiś problemami z histaminą, i tutaj na przykład może to być nietolerancja histaminy, czy problemy z enzymem DAO, czy na przykład jakiekolwiek alergie, które przyczyniają się do tego, że wydzielana jest histamina. No i dlaczego? Wino przyczynia się do obniżenia aktywności DAO, czyli tego enzymu, który rozkłada histaminę, no a w związku z tym poziom histaminy w organizmie będzie większy. Wino i alkohol powinny być też wyeliminowane u osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, właściwie jakiekolwiek, dlatego że potęgują one stan zapalny, przyczyniając się na przykład do zwiększonej produkcji cytokin prozapalnych. Poza tym ma alkohol i wino negatywny wpływ na mikroflorę jelitową, to znaczy może przyczynić się do wystąpienia dysbiozy albo pogłębić już istniejącą. Czyli podsumowując, picie czerwonego wina należy rozpatrywać raczej w kontekście przyjemności, a nie tego, że może mieć korzystny wpływ na zdrowie.
Do picia powinna być przede wszystkim woda. Więcej o wodzie było już w jednym z poprzednich filmów, więc Was odsyłam. Natomiast jeżeli mówimy o tym, kto ewentualnie może to wino pić, no to jakby podsumowując, osoby zdrowe, czyli takie, które nie mają problemów z nadmierną masą ciała, z gospodarką węglowodanową, które nie mają problemów z histaminą, czyli nie mają też żadnych alergii, takie, u których mikroflora ma prawidłowy skład i nie występuje dysbioza. I też należy podkreślić, że okazjonalnie to raczej nie jest raz w tygodniu, tylko bardziej raz w miesiącu albo rzadziej. Jeśli zauważyłeś, że po wypiciu czerwonego wina albo generalnie alkoholu Twoja masa ciała wzrasta, to może wskazywać na zaburzenia gospodarki węglowodanowej. I jeżeli tak jest i potrzebujesz pomocy w tym, żeby ją wyregulować, to oczywiście zapraszam do gabinetu. Tutaj znajdziesz numer do rejestracji. Jeśli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. W komentarzu napisz, jaki alkohol i jak często spożywasz. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.